Dzień dobry, witam w Dzień Dziecka, także na wstępie najlepsze życzenia dla wszystkich dzieci. Niezależnie od daty urodzenia, każdy jest zawsze dzieckiem do końca życia. Proszę Państwa, chcemy, i to od tego może zacznę, przekazać również, że dzisiaj po raz drugi w parku rekreacyjnym Dolinka robimy rozpoczęcie Dnia Dziecka wspólnie z MOSiR-em i z Młodzieżowym Domem Kultury, Centrum Tańca. Przypomnę, tam mamy na ponad 9 hektarach 160 urządzeń zabawowych. Na pewno dzieci będą miały możliwość również wzięcia udziału w przygotowanych na tę okoliczność specjalnych występów. Myślę, że i tutaj trzeba powiedzieć, że o godzinie 16 zapraszamy, będzie rozpoczęcie, będzie możliwość właśnie uczestniczenia w atrakcjach, które w tym momencie w Parku Dolinka się będą odbywały. No, przewidujemy, że całość Święta Dziecka to potrwa około 3 godzin, także na pewno będzie to dla dzieci, szczególnie tych dzieci najmłodszych, coś ciekawego. W podobnym tonie, ale już tak merytorycznie, widzicie tu Państwo, mamy przykładowe fotony. To są roboty dla przedszkolaków, które zostaną przekazane. Tak jak Państwo byliście informowani, że stworzyliśmy Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej, ale również przy szkole numer 19 i przy ulicy Rawskiej Centrum Eksperymentu, a przy szkole podstawowej powstały pracownie informatyczne. I to jest ten kolejny element związany z realizacją projektu, na który mieliśmy dofinansowanie. W ramach programu, który był realizowany, Matematyka, Indywidualizacja, Eksperyment w Edukacji Wczesnoszkolnej. Właśnie dzisiaj z okazji Dnia Dziecka mamy wyjątkowy prezent dla naszych przedszkolaków, bo 40 takich zabawek edukacyjnych zostanie przekazane do naszych przedszkoli. Już tu od razu powiem, jest to koszt około 40 tysięcy złotych. Także będą te roboty edukacyjne, to taką mają nazwę Foton, uczyły dzieci kodowania, programowania. Także to taka też akurat okazja przy Dniu Dziecka, żeby to przekazać. Jak już jestem przy głosie, chcę powiedzieć przy tej okazji, że przedstawimy jeszcze imprezy, które będą w najbliższym czasie. Imprezy o charakterze sportowym. Proszę Państwa, 4 czerwca już praktycznie za parę dni będzie kolejna edycja biegu piekarczyka. Już może Państwo zauważyli, że MOSiR już się przygotowuje, rozstawia różnego rodzaju gadżety. Będzie w tym roku, przynajmniej tyle się zgłosiło, około 1200 osób biegło. Jest to już potężna impreza i wiemy, że 1000 osób to już masowa impreza, wchodzą już inne obostrzenia, ale będą przewidywane 2 biegi na 5 i na 10 kilometrów. Już dzisiaj, no, ci co się zgłosili, to będą biegli, ale zapraszamy wszystkich kibiców, zwolenników, miłośników biegania, żeby jeśli nie będą sami uczestniczyć w formie biegania, to do kibicowania. W każdym razie, proszę Państwa, 4 ruszamy.
Tutaj szczegółowo, jak jeszcze będą pytania, to będą również z nami food trucki, dmuchany plac zabaw, tarcza Turbo Kozak i jeszcze inne niespodzianki. Mają być niespodzianki. Dobra, to nie powiem. Mają być niespodzianki. I zapraszamy. Start i meta będą na ulicy Teatralnej tradycyjnie, także to łatwo będzie w jakiś sposób zlokalizować. Proszę Państwa, i bierzemy udział w takim przedsięwzięciu Rowerowa Stolica Polski. To też już staraliśmy się nagłośnić. Dzisiaj ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do tej rywalizacji zapisało się około 150 miast, w tym również i Elbląg. No i oczywiście na każdy, kto zadanie polega, żeby przez cały czerwiec, jest to miesiąc czasu, wykręcić na rowerze jak najwięcej kilometrów, każdy dla swojego miasta. I zachęcam do aktywnego wzięcia udziału tych, którzy i tak lubią jeździć na rowerze, to tu, żebyśmy też dobrze wypadli. W ubiegłym roku mieszkańcy, i tutaj powiem, wykręcili ile? 90 tysięcy kilometrów, także to jest naprawdę imponujące. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że Elblążanie swój rekord z poprzedniego roku poprawią, w sensie większej liczby. To tyle, jeśli chodzi, proszę Państwa, o sprawy sportowe, ale jeszcze chciałbym poruszyć, zanim przejdziemy do pytań, jeden temat bardzo ważny, a mianowicie temat portu. Od dłuższego już czasu, jak sami Państwo wiecie, było głosowanie, ten temat był szeroko dyskutowany, nie tylko w samym Elblągu, ale i w całym kraju, a i jestem tego dowodem, że i z zagranicy, bo też i z państw europejskich mieliśmy zapytania, pisma z mediów, które interesowały się tym tematem. Ale dlatego poruszam ten temat, bo to jest temat jeszcze ciepły, bo 30 maja było posiedzenie Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego i radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjęli stanowisko w sprawie połączenia portu Elbląg z Morzem Bałtyckim. Ja to tu Państwu odczytam, bo to jest, tak jak mówię, wtorkowa sesja i takie stanowisko. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podtrzymuje stanowisko z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską i jednocześnie sprzeciwia się działaniom mającym znamiona politycznego szantażu wobec samorządu miasta Elbląg. Domagamy się dokończenia inwestycji polegającej na połączeniu portu w Elblągu z Morzem Bałtyckim. Polscy podatnicy wydatkowali na wykonanie przekopu około 2,5 miliarda złotych. Dlatego sabotowanie tej inwestycji i polityka szantażu wobec samorządu miasta Elbląg są niezgodne z polską racją stanu. To tyle. Odczytałem. To jest stanowisko Sejmiku podjęte w dniu 30 maja w tej sprawie. Proszę, teraz jeżeli jakieś pytania, to szczegółowo to Państwo odpowiedzą, bo ja, jeśli chodzi o szczegóły, mogę nie mieć pełnej wiedzy. Tylko poczekaj, może poprosimy pana Kucharczyka, który powiedział, jeszcze rozwinie temat najbliższej imprezy, czyli biegu Kucharczyka. Tak jest.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, w najbliższą niedzielę po raz 14 o godzinie 11 rozpoczniemy kolejny bieg Piekarczyka. Trasa taka sama jak w ubiegłym roku za testem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Trasa bardzo szybka, dynamiczna, mniej wiraży, dużo prostych odcinków, więc jest duża szansa na to, że zostaną pobite nowe rekordy życiowe, z czego bardzo serdecznie życzymy tym naszym zawodnikom. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, ponad 1200 zawodników zgłoszonych na dzisiaj. Mamy bardzo często jeszcze pytania, ktoś zapomniał, ktoś nie zdążył, to jest taka tendencja, że wszyscy się na ostatnią chwilę pewne rzeczy robią, więc będzie taka możliwość, że i jeszcze w sobotę w Biurze Zawodów, jak i w niedzielę będzie można dokonać takiej rejestracji i wziąć udział w naszym biegu. Warto podkreślić także, że rekordowa liczba dzieci bierze udział z elbląskich szkół. W ogóle rodziny biorą udział w naszym biegu, bo na zapisy do biegu dziecięcego zamknęliśmy 3 tygodnie już wcześniej, tak? Przed zamknięciem w ogóle list startowych. Uruchomiliśmy kolejne 100 osób. Ta lista wypełniła się w 2 godziny. Więc widzimy, jakie jest zapotrzebowanie. Cieszymy się z tego ogromnie. Oczywiście będziemy o tym myśleć, że w przyszłym roku jeszcze więcej tych dzieci pobiegnie, bo samych dzieci dzisiaj jest zgłoszonych już 600. Tak? Więc samych dzieciaszków biegnie 600 z nami z samego rana, więc jest to naprawdę dobra informacja. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, 2 dystanse, 10 i 5 kilometrów, klasyfikacja drużynowa. Też powiem troszeczkę statystyk. Najmłodsza zawodniczka, nie lata, 5 miesięcy i 20 dni, więc bardzo ciekawe, to jest dobra, tak jest, więc miło. No i oczywiście najstarszy zawodnik to pan Michel Skąpien, 78 lat, więc przedział. Który już mówił parę biegów temu, że nie będzie już startował. To a jednak jest z nami cały czas, tak jest. A jednak się trzyma. Oczywiście. Zawodnicy z miast partnerskiego Francji, Compiègne są z nami, jak zawsze, co roku. Też wymiar międzynarodowy, Anglicy, Francuzi, Niemcy, więc ten wymiar nie tylko ma formę, ten bieg nie ma formy ogólnopolskiej, ale też wymiar międzynarodowy, z tego też się bardzo cieszymy. Duża impreza, dużo atrakcji dodatkowych, jak Pan Prezydent wspomniał, food trucki, dmuchańce, więc wszystkich dzisiaj serdecznie zapraszamy 4 czerwca, najbliższą niedzielę o 11. Kibicujemy, wspieramy. Myślę, że pogoda będzie pozytywna, gwarantowana, więc tak naprawdę dużo emocji i sportowej rywalizacji. Serdecznie zapraszamy. Ja tylko muszę przeprosić tu pana Bańkiewicza, bo niechcący, to nie było zamierzone. Pominąłem RFC, bardzo ważną imprezę, ale to lepiej zrobił ode mnie pan Urbankiewicz, także RFC również kontynuujemy, będziemy realizować. Jeszcze zanim przedstawicie Państwu mikrofony, bardzo prosimy też o przypomnienie jeszcze komunikatów dotyczących zmian w organizacji ruchu. O, właśnie, to jest napisane. Biegiem Piekarczyka, tak? To jest bardzo ważna informacja. Tak, ten ruch. Wiedzieli, jak się poruszać. Już informujemy od 2 tygodni i na klatkach plakaty, informacje w mediach za pośrednictwem Państwa, że jest zmiana organizacji ruchu, ale to jednak jest znacząco dla miasta, więc w tym, najszczególniej w godzinach gdzieś 10, 11 do tej 13, gdzie ten bieg będzie trwał, bardzo prosimy o wyrozumiałość, ale też zapoznanie się ze zmianami organizacji ruchu. Dobrze? Witam wszystkich. W dniach 8-11 czerwiec odbędzie się 3. edycja ogólnoświatowego, globalnej serii rajdu Rainforest Challenge na terenach Modrzewiny. I tutaj chciałbym podziękować miastu i panu prezydentowi za udzielenie tych wspaniałych terenów, na których obecnie właśnie powstają i trwają prace, powstają budowle ziemne niespotykane na skalę europejską. Będziemy w Elblągu mieli tak naprawdę tory, które są wykonane z precyzją jak podczas operacji wręcz. Mamy najlepszych operatorów, którzy tworzą to w bardzo przemyślany sposób, także mam nadzieję, że te przeszkody zostaną z nami na zawsze i będziemy mieli się czym poszczycić nawet na skalę europejską. Nasz rajd odwiedzą załogi z kilku krajów z uwagi na globalną serię. Zawodnicy biorący udział właśnie w generalnej klasyfikacji Rainforest u nas zawitają. Są to załogi z bloku wschodniego. Bardzo dużo Łotyszy, ale i Czesi do nas zawitają. Także nie możemy się doczekać. Prace również cały czas trwają. Cóż, chciałbym
ostrzec i uprzedzić właśnie, że tak jak w mieście przy biegu piekarczyka, tak i u nas prosimy o nieporuszanie się po terenie poligonu, po stronie miejskiej z uwagi właśnie na ciężki sprzęt, który pracuje tam non-stop, dzień i noc. Druga rzecz, z uwagi na kolizję ze świętem Bożego Ciała, zrezygnowaliśmy z parady przez miasto z uwagi na uszanowanie tego święta. Przesuniemy się i zrobimy to u nas na poligonie. Wszystkich gorąco zapraszam, do zobaczenia. Może jeszcze godziny podajemy? Godziny. Harmonogram zgodny z tym, który publikujemy na naszych stronach, czyli parada i rozpoczęcie rajdu odbędzie się 8 od godziny 9 do godziny 14 odbywa się oficjalne otwarcie, po czym nastąpi start do prologów, bardzo widowiskowa część całego rajdu, to jest dnia 8. 9 w piątek zapraszam wszystkich kibiców w wyznaczone rejony, właśnie na te wybudowane, nowo powstałe trasy. Będzie to coś zjawiskowego i warto przyjść zobaczyć. Zapraszam wszystkich. Ja jeszcze poproszę parę zdań o tym RFC, bo nie kojarzę, bo ludzie do końca o czym mówi. Także chociaż tak, to już jest trzecie, to jednak... RFC Poland, czyli Rainforest Challenge, polska edycja rajdu pochodzącego z Malezji, który trwa tam z wielkimi sukcesami od roku 97. Nasze starania wszystkich globalnie w 52 krajach, które organizują tą edycję, doprowadziły do tego, że rajd jest na trzecim miejscu co do trudności i jakości swojej na całym świecie. Przed nami są takie rajdy, na pierwszym miejscu Dakar i Baja 1000, to są legendy, a Rainforest jest tuż za nimi, także nawet nie pierwsza piątka, a trójka od wielu lat utrzymująca się. Rajd przeprawowy, taki rajd, który może nie osiągamy wielkich prędkości, jednakże auta przygotowane w dwie wyciągarki, bardzo mocne klatki, niejednokrotnie jak alpiniści wspinają się po wąwozach. Na tym polega ten sport, na przeprawie, czyli przebrnięciu przez najcięższy teren i takie też przeszkody dla nich szykujemy. Tak, tutaj, żeby było wiadomo, że to nie taka bułka z mocy. Nie jest. Nie, tak. Wybrzmiała. Dziękujemy bardzo. Jeszcze pana dyrektora, teraz poprosimy o rywalizacji rowerowej. Pan prezydent już wspomniał, że rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca, potrwa przez cały miesiąc. Żeby w niej uczestniczyć, należy pobrać aplikację Aktywne Miasta, zainstalować, dołączyć do rywalizacji, wybrać miasto, dla którego chce się kręcić kilometry. Wierzę, że wszyscy wybierają Elbląg. No i jeździmy na rowerze. W ramach tej rywalizacji, ja tu może dodam, że wyłonimy również najaktywniejsze szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. I te szkoły otrzymają w nagrodę stojaki rowerowe, a w zeszłym roku najwięcej kilometrów dla miasta Elbląg wykręcili uczniowie i przyjaciele szkoły podstawowej nr 4 oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego. Także zachęcamy bardzo wszystkie szkoły, placówki, uczniów do udziału w kampanii rowerowej stolicy Polski. To tak tytułem uzupełnienia. Jasne. Czy są jakieś pytania? Proszę. Proszę. Jak policzyć koszty? Dobre pytanie, nie wiem. Koszty całej organizacji, rozumiem, tak? No. No, gdzieś około, no to jest koszt około 123 tysięcy złotych, spokojnie. Koszt, cały koszt. Czyli tak naprawdę dzisiaj, jeżeli te osoby, które dostają pakiet startowy, bardzo bogaty, bo często gdzieś tam już jest o tym mowa, to tak naprawdę sam, no i na przykład opłata startowa wynosiła 50 zł na starcie, w tym pierwszym terminie, kiedy można było się zgłaszać, to praktycznie robimy to, żeby w tym pakiecie wypełnić tą kwotę, tak, czyli sam medal, no nie będę mówił o szczegółach, tak, ale jakby pakiet startowy, opłata za start, staramy się pakować, znaczy, umieścić w pakiecie startowym. Jasne, to co pan dyrektor mówi, dla mnie to są koszty tak zwane minimalne i konieczne, bo to jest impreza masowa, musi być zabezpieczona i to już idą duże koszty ze względu na to, że to jest impreza masowa.
A jeszcze do tego ważne jest podkreślenie podziękowania oczywiście, bo wsparcie miasta tego zdania, ale jeszcze też są sponsorzy, którzy są z nami, wspierają i też dzięki temu też jest tutaj ta pomoc. Okej, no proszę pani. Tak, ja mam pytanie dotyczące portu, bo wysłał pan list otwarty do pana Wyborczyka z zaproszeniem do dalszych rozmów. I czy jakaś odpowiedź nadeszła, bo pan Wyborczyk nadal w mediach powtarza, że miasto nie chce negocjować, nie chce kooperować i nie zapowiada rozmowy z prywatnymi właścicielami? List otwarty został wysłany w dniu następnym, czyli w piątek, bo sesję mieliśmy w czwartek. Został wysłany w piątek, bo załączyliśmy do listu otwartego również stanowisko Rady w tej sprawie, które było podjęte. Do dnia dzisiejszego nie mam informacji, jeśli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury na ten temat. Czekam na odpowiedź na pismo, no bo na piśmie się zwróciłem. Jeżeli odpowiedź będzie, na pewno państwa poinformuję. A jak pan się zaopatruje na te zapowiedzi współpracy z prywatnymi właścicielami nabrzeżni, pominięcie miasta całkowicie? Znaczy ja powiem, każda inwestycja, która będzie w terenach portowych, czy to będzie skarb państwa, czy prywatna, to jest dla mnie rozwój portu. Ale dzisiaj to jest temat wtórny, dlatego że my mówimy, czy w Elblągu dostawić dwa czy trzy perony, kiedy te, co mamy na dzisiaj, doskonale wystarczają. Dzisiaj jest problem nie w braku terminala, nie jest problem w braku, powiedzmy, jakichś maszyn, urządzeń, które by mogły przeładowywać. Dzisiaj jest problem w dopłynięciu do portu. I powinniśmy rozmawiać, i tak zamierzam z panem ministrem, o pogłębieniu toru. Tak jak sejmik zaznaczył, 2,5 miliarda około publicznych pieniędzy poszło w wykonanie tego zadania i należy pogłębić tor do samego końca, czyli tak naprawdę do drogi S7, bo jeżeli będzie pogłębiony tor wodny Skarbu Państwa, to wtedy i prywatni, i nieprywatni mają możliwość rozwoju, a jak nie, to będą dalej pływać statki o wyporności 1000 ton. To przecież nie o to chodziło. A dzisiaj mówienie o następnych terminalach jest tematem dla mnie wtórnym, bo mamy w porcie możliwości, przypomnę, przeładować 2 miliony ton. W szczycie najwięcej, kiedy Halek zwoził węgiel, było to 640 tysięcy ton. Zapasu mamy do możliwości przeładunkowych całą górkę. Ale wąskim gardłem jest niepogłębienie toru wodnego. Ja słyszałem, że taka debata ma być, ale to ja nie jestem stroną debaty. To będzie debatował pan senator, rozumiem, z panem wicewojewodą. Proszę państwa, tak jeszcze jak pani poruszyła ten temat. Naprawdę zaczynamy mówić nie o najważniejszej sprawie. Bo my możemy jeszcze w planach zrobić 2-3 terminale. Tak jak podałem przykład z peronami. Te następne perony kolejowe na stacji Elbląg można by było budować, jeżeli ten ruch się na tyle zwiększy, że te 2 nie starczają, czy 3, co mamy. Na dzisiaj terminal to obsłuży. Nie wiem, General Electric też ma swoje tereny. To nie tylko do komunalnych mają, do naszego zarządu portu, do terminalu towarowego dopływać statki. To tak jakbyśmy powiedzieli, że na drodze komunalnej mogą jeździć tylko ci, co mają transport komunalny, a ci, co prywatny, to już nie. No to jest to jakieś nieporozumienie. Wysłałem, chcę rozmawiać, ale rozmawiajmy o tym, co jest nam potrzebne. Pogłębienie toru wodnego, a nie temat zastępczy następnego terminala, czy jeszcze następnego. Dzisiaj na obecne potrzeby i możliwości to nam starcza. Bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że
inwestorzy, którzy będą chcieli zainwestować, to też oczekują, żeby móc dojechać do swojego miejsca. To co mówimy, że nie wystarczy postawić dużą firmę, ale nie zbudować do niej dróg dojazdowych. No to nikt tego przecież normalnie nie jest w stanie zrozumieć. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec panią dyrektor. Proszę Państwa, ja chcę tylko dodać, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, że z jednej strony jako miasto stawiamy na rozwój edukacji, na innowacyjność kształcenia, bo roboty są w tej chwili i w przedszkolach, w szkołach podstawowych, służą nie tylko do nauczania matematyki, do programowania, kodowania, ale wykorzystywane są na wszystkich przedmiotach i mogą być na wszystkich wykorzystywane. Już tak jak powiedziałam, mogą być na przykład wykorzystywane do nauczania ortografii czy przyswajania wiedzy geograficznej. Jako miasto stawiamy na edukację, ale słyszeliście Państwo też, że jako miasto stwarzamy warunki dla rozwoju sportu dzieci i młodzieży i czynimy to konsekwentnie, sukcesywnie od wielu, wielu lat. Dzisiaj efektem tego jest to, o czym powiedział pan dyrektor Kucharczyk i pan dyrektor Kolpert. Rekordowa liczba dzieci, młodzieży w Piekarczyku. To jest ten efekt, na który tak szczerze mówiąc liczyliśmy. I to dzisiaj się dzieje. Dzisiaj dzieci mają znakomicie wyposażone szkoły, mają znakomite pomoce dydaktyczne, osiągają sukcesy, są w pierwszej dziesiątce województwa warmińsko-mazurskiego, ba w pierwszej dziesiątce na pierwszym miejscu i trzecim, tak? To są efekty na 375 szkół. To jest po prostu rewelacja, to od kilku lat się utrzymuje, tak od 4-5 lat. Natomiast jeżeli chodzi o sport, no to też wystarczy popatrzeć, jak kwitnie, bo tak mogę powiedzieć, nasza szkoła sportowa, zespół szkół i placówek sportowych. Te sukcesy tak naprawdę to jest to, w co możemy nasze dzieci wyposażyć i to było celem od początku i dzisiaj nasze dzieciaki, tak jak kończą szkoły, wychodzą w świat świetnie przygotowane pod względem intelektualnym i fizycznym. Ja jeszcze tu powiem, bo panie akurat siedzą tyłem do ekranu, to jest nagrane właśnie jak dzieci właśnie tymi fotonami uczą się programowania, sterowania. Fantastyczny przykład, taki wizualizujący. I to, co jest najważniejsze, popatrzmy na wiek i jak te maluchy sobie fantastycznie radzą z tego typu przedsięwzięciem jak robotyka, automatyka. No coś fantastycznego. Panie dyrektorze, czy nauczyciele muszą przechodzić szkolenia, żeby te roboty używać podczas lekcji? Oczywiście, że tak, nasi nauczyciele i z etapu klas 1-3, bo z tych wyższych etapów to już są po tym, ale program Matematyka, Indywidualizacja, Rozwój, eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej obejmował również szkolenia nauczycieli. I nauczyciele klas 1-3 przez takie szkolenia przeszli, to już od roku wykorzystują je w codziennej pracy. W tej chwili trwają szkolenia nauczycieli edukacji przedszkolnej. Także no, staramy się odpowiadać na potrzeby. Jeżeli też mamy informację, że jakaś grupa potrzebuje szkolenia, nie tylko w tym obszarze, ale w każdym, to tak naprawdę reagujemy natychmiast. I to co jeszcze tak dodam, pani dyrektor, to co mówiliśmy, bo to są poszczególne takie poziomy. Tutaj jest to etap międzyszkolnego koła właśnie informatycznego, gdzie dzieci, które mają uzdolnienia w tym kierunku, no, mogą to w jakiś sposób rozszerzać, pogłębiać. Mamy te eksperymentatorium typu Kopernik tam na Rawskiej, które też zasady i prawa fizyki i nie tylko pozwala na to, że młody człowiek rozumie, na czym polega prawo Bernoulliego czy inne prawa, które są nauczane, tak jak to się mówi, w sposób tradycyjny. A
ale i tam później Centrum Edukacji Zawodowej, to co mamy i w gastronomii, i w tak zwanym przemyśle. To wszystko razem ze szkołami podstawowymi, które praktycznie zostały wszystkie dozbrojone w pracownie matematyczno-przyrodnicze. To się spina na ten efekt bycia na pudle, że tak powiem. Jeśli pan prezydent pozwoli, to ja tylko jeszcze dodam, już tak poza konkursem, że nasze miasto, jeżeli chodzi o edukację i tą innowacyjność i kształcenie zawodowe, jest stawiane w tej chwili za wzór w Polsce. Jesteśmy po kontaktach z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. To jesteśmy jakby na bieżąco też, jeżeli chodzi o informacje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. I tak naprawdę te przykłady naszych rozwiązań są promowane w Polsce. To tak skromnie powiem. Ja dlatego powiedziałem, jak byliśmy teraz ostatnio na właśnie w ECUZ-ie, gdzie dwie obrabiarki sterowane numerycznie, że jesteśmy liderem i tutaj się nie ma co samemu w jakiś sposób krygować i chować, bo nie ma takiego w kraju odpowiednika jak w naszym mieście. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie.